Dzisiejszy świat staje się coraz bardziej skomplikowany. Biznes, żeby odpowiedzieć na coraz wyższe wymagania konsumentów, stara się tworzyć systemy i narzędzia sprzedaży, które sprostają ich wymaganiom. Jednak często zapominając o tym, że te systemy i narzędzia muszą być wykorzystywane przez osoby związane ze sprzedażą. Dokładając kolejne elementy systemu, staje się on powoli coraz bardziej skomplikowany. Z jednej strony wydaje się logicznym, ponieważ odpowiada na potrzeby konsumentów, natomiast z drugiej strony staje się trudny do wdrożenia i trudny do wykorzystania przez osoby związane ze sprzedażą. Co robić, żeby system sprzedaży był efektywny? Co robić, żeby system sprzedaży nie stał się zbyt skomplikowany? Co robić, żeby przedstawiciele chcieli korzystać z systemu, żeby był on elementem kultury organizacyjnej? O tym i o wielu innych rzeczach opowiem podczas swojego wystąpienia na Kongresie Sprzedaż 22 maja. Filip Hryniewicki, serdecznie zapraszam.